Unia Oświęcim TV. Mariusz Sybik, prezes KS Unia Oświęcim. Rozmawiamy zaraz po ostatnim, chyba już ostatnim sparingu przed przygotowaniami, w trakcie przygotowań przed sezonem nadchodzącym z Komar Krakowią. Mariusz, jak wrażenia po tym meczu? Dzień dobry. No, wrażenia po tym meczu były dosyć pozytywne. To był chyba nasz najlepszy sparing. Taka próba generalna, myślę, że wypadł okazale. W ataku bardzo mocno, no ale obrona słabo w obronie z powodu kontuzji. Jak wygląda sytuacja w klubie? No, widać było, że w tych sparingach, w tym ataku radzimy sobie całkiem nieźle. No, w obronie jest trochę gorzej, bo mamy w zespole trochę kontuzji. Wydaje mi się, że błędy w obronie były spowodowane tym, że niestety ci zawodnicy byli bardzo zmęczeni i to wynikały głównie te błędy ze zmęczenia, dlatego że graliśmy wszystkie sparingi na praktycznie 3 formacje, ale myślę, że jeżeli dojdą zawodnicy i będziemy grać na 4 formacje w obronie, tych błędów unikniemy. No właśnie, trener Zupanczycz był zmuszony korzystać, zmuszony albo i nie, z młodych zawodników jeszcze niedoświadczonych. Mamy kontuzję. Jakub Wanacki, jak wygląda jego sytuacja? No z Kubą Wanackim jest sytuacja taka, że no ma wybity bark i będzie to przerwa minimum 6 tygodni. Za 2 tygodnie Kubę czeka rezonans. Gdy mu zejdzie już po prostu obrzęk z tego barku, zrobimy rezonans i zobaczymy, co tam się dokładnie stało. Jeszcze kontuzja Da Costy, kiedy możemy spodziewać się go na lodzie? Teddy mam na lodzie, mam nadzieję, że być może wystąpi już w pierwszym meczu. Jeżeli nie wystąpi w tych 2 pierwszych kolejkach, mam nadzieję, że w 3 kolejce już na pewno wystąpi. Jeszcze jeden mocno kontuzjowany zawodnik, Raitanen. Jak wygląda sytuacja z tym graczem? No, tu sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ Rassi ma złamaną rękę. Wydaje nam się, że to będzie przerwa około 6 tygodni. No właśnie, ale prezes Sybik i zarząd nie próżnuje, nie siedzicie i nie czekacie na ten sezon. Wiem, że szykujecie uzupełnienia, wzmocnienia. No oczywiście, no musimy jakoś reagować, bo naprawdę tych obrońców mamy mało i poszukujemy na rynku dostępnych obrońców. Jesteśmy już po słowie z jednym obrońcą z Kanady. Myślę, że w najbliższym czasie jesteśmy w stanie się z nim porozumieć. Ale nie wykluczam też ściągnięcia jeszcze jednego obrońcy na okres 3 miesięcy. Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić, bo też musimy patrzeć na to, że zawodnika musimy ściągnąć z Europy, z tych lig, które po prostu później startują, czyli chodzi o głównie o Ligę DL. To ligi skandynawskie, a powiedz Mariusz, czy to będą doświadczeni obrońcy? Możesz coś powiedzieć, może nie jakie kluby, ale czy doświadczenie, czy po prostu uzupełnienie na szybko? Nie, to będzie doświadczenie i myślę, że będą to takie pozytywne postaci w naszym zespole. Właśnie Unia rozegrała chyba najwięcej sparingów z wszystkich zespołów. Jesteś zadowolony z wpasowania tych nowych zawodników, Szerbatow czy inni, bo na wczorajszym meczu z Krakowią było kilka naprawdę akcji, które kibice oklaskami nagrodzili. Bardzo zgrana i ładna gra. No oczywiście, no Eliezer jest dosyć takim zawodnikiem, jest przede wszystkim bardzo szybkim, dobra jazda na łyżwach. Mam nadzieję, że z biegiem czasu on się jeszcze bardziej wkomponuje w drużynę i naprawdę to będzie bardzo solidne wzmocnienie. Trener Zupanczycz próbował go już wszystkim na początku wznowienia. W wczorajszym meczu bardzo piękne asysty Eliego. No, tak jak powiedziałem wcześniej, że to będzie naprawdę, wydaje mi się, bardzo duże wzmocnienie dla naszego zespołu. A no wiadomo, no sparingi są po to, żeby po prostu zawodnika próbować. On przychodzi do nowej drużyny, on musi być po prostu próbowany, gdzie najlepiej po prostu pasuje. Trener musi też widzieć, w jakich formacjach, z kim najlepiej go ustawić. Była mowa o sparingu z Tychami, nie będzie prawdopodobnie tego meczu. No nie będzie tego meczu, bo chcemy też uniknąć już po prostu jakichś nieprzewidzianych kontuzji. Czyli Mariusz Sybik, prezes Unii Oświęcim, zadowolony z przygotowań, nie wliczając w to te kontuzje. Mariusz, no dużo było słów krytyki, jeżeli chodzi o ceny karnetów, że za drogie, że Tysza nie taniej. Dwa słowa o tym, bo wiem, że są zwiększone koszty. No ja wiem, że no tak, karnety są w tym sezonie drogie, ale to jest spowodowane tym, że po prostu niestety koszta organizacji meczów będą większe.
Też no, zobaczymy, jak potoczy się sytuacja z tym COVID-em. Jeżeli będziemy musieli badać zawodników na COVID, no to jedno badanie wszystkich zawodników to jest koszt w granicach 15 tysięcy złotych, Takie jedno wykonaliście po który kadrze. oczywiście, który po prostu to nie był akurat wliczony w budżet. Musimy się też na to przygotować, tak? Mamy też kontuzję. Musimy też, dodatkowym kosztem będzie ściągnięcie tego minimum jednego zawodnika. Także no, mam nadzieję, że kibiców zadowoli po prostu gra naszej drużyny i to będzie cena adekwatna do po prostu poziomu naszej drużyny. Staracie się, żeby poziom tej drużyny przynajmniej był taki sam jak w zeszłym roku, a cele, czy są już wyznaczone cele dla Repla z Unii Oświęcim? Czy jest to mistrz? Zadam pytanie krótko. Drużyna moim zdaniem będzie na wyższym poziomie niż w tamtym sezonie. Cele. Czy jest to mistrz? Kibice pytają. Powiem, że będziemy walczyć o medale. Walka o medale. Przejdźmy jeszcze do karnetów, do strefy VIP. Jak to wygląda, Mariusz? Ile jest sprzedanych karnetów ze strefą VIP? Poprosimy o kilka informacji. Na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy wszystkich karnetów w ilości 200 sztuk. W klubie 100 mamy 110 osób. VIP-ówek dla sponsorów mamy przewidziane około 170. Więc przy strefie żółtej, jeżeli będzie można tylko wpuścić 750 osób, więc mamy przewidziane jeszcze do sprzedaży karnetów 290 miejscówek. Czyli ten karnet będzie takim bonusem, zapewnieniem, że będziemy mogli być na tym meczu. Oczywiście, jeżeli będzie to strefa żółta i będzie limit 750 osób, więc na te mecze wejdą tylko posiadacze karnetów klubu 100 i posiadacze karty VIP od sponsorów. Jak będzie wyglądała te restrykcje, jeżeli chodzi o COVID, tak jak na sparingach podobnie? Tak, ale chciałbym, żeby o tym po prostu już powiedział Paweł. On bardziej ma większe informacje ode mnie i na pewno w najbliższym czasie o tym powie. Dziękujemy bardzo za rozmowę, no i czekamy na kolejne dobre wieści z obozu Unii Oświęcim. Dziękuję bardzo i wszystkich kibiców zapraszam na pierwszy mecz ze Stoczniowcem Gdańsk. Unia Oświęcim TV.